Witamy z tej, cześć, czym znasz i zapraszamy już na kolejny odcinek z Zapraszamy do Metra. Tak, to już jest 9 odcinek z naszej serii i widzimy się znowu na Bemowie. Tym razem mamy zdjęcia z drona, mamy z mapy i różne inne bajery, ale zanim przejdziemy do tych bajerów i innych atrakcji, najpierw się połączmy z jakimś kutem. Co prawda to nie jest połączenie tak jak zawsze, czy jesteście przyzwyczajeni, że widzimy go na pełnym ekranie, jest z mikrofonem i tak dalej. Ze względu na sytuację pandemiczną niestety musieliśmy się ograniczyć do połączenia wideo konferencyjnego, ale na szczęście tak czy siak, jako tako możemy się połączyć. Halo, halo, co tam się dzieje na placu budowy? Dzień dobry, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się aktualnie na stacji C04 Powstańców Śląskich. Na początku chciałbym powiedzieć coś na temat ronda. Rondo powstało tutaj tymczasowo, aby zapobiec powstawaniu korków. Co się udało? Mieszkańcy są z tego powodu zadowoleni. Przyszłe wyjścia z metra zaplanowane są pod skrzyżowanie, co oznacza, że za mniej więcej rok rondo zostanie usunięte. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Jakub powiedział. Tak jak widzicie teraz, to jest mapa całego tutaj naszego pięknego ośrodka, czytaj placu budowy, dla naszej stacji C04 Powstańców Śląskich. I jak widzimy, pomijając to, że nasza ulica Górczewska jest o wiele bardziej ściśnięta na jedną stronę, to się zmieni, to jest tylko chwilowe, później będzie na drugą stronę jezdnia przełożona, ale o tym później, to mamy rondo. Tu było wielkie skrzyżowanie, no teraz mamy rondo, jak widzicie, jest one w większości miejscach trzypasmowe, pomijając przejazdy z ulicy Górczewskiej, gdzie są dwa pasy. No i jak patrzymy, to dokładnie widać, jak to całość wygląda. Przystanki tramwajowe zostały wszystkie przeniesione na stronę obok ratusza Bemowo. Tramwajowe, autobusowe są cały czas po drugiej stronie skrzyżowań i tak dalej. Są przejścia dla pieszych, są też fazy dla pieszych i dla samochodów. Różnie to bywa, czasami się niestety czeka, ale to już, tak jak może się domyślać, nie zależy od metra, tylko bardziej od ZDM-u, z tego co wiem. Natomiast, co najważniejsze, mamy ścieżki betonowe, o jak widzicie, i one są bardzo przyjemne. Znaczy, ja naprawdę lubię ogólnie tutaj ten cały plac, jak to się pozmieniało i to, że teraz nie ma korków tutaj zbytnio, ale ta betonowa ścieżka rowerowa naprawdę, wzywa o coś. Natomiast, co najciekawsze, tramwaje cały czas jeżdżą, czyli komunikacja została utrzymana. Co prawda metro tu jeszcze nie dojeżdża, co jest pewnym minusem, no ale niech im będzie na razie. I tak póki co czekamy, jeszcze mamy około 2 lat, jakoś tak mniej więcej. No nie pamiętam już nawet, jak to było z tymi datami, ale to nie jest ważne. Ważne jest, jak wygląda aktualnie budowa. Ale przejdźmy sobie po kolei. Najpierw zaczniemy sobie od torów odstawczych, czyli tu, gdzie pociągi będą w przyszłości przez jakieś około rok, dwa, góra, 3 lata zawracać, jak będą jechać sobie od stacji Brudno, bo pewnie, w sensie, nie, Brudno nawet od Trockiej, bo pewnie najpierw otworzą ten odcinek, a później otworzą odcinek na Brudno. Czyli pociągi kierunek Powstańców Śląskich będą w tym miejscu właśnie, dokładnie, widzicie teraz, to jest ten cały obszar, po drugiej stronie skrzyżowania, bo tu będzie skrzyżowania, tak jak powiedział Sykut, to będzie to miejsce. Jak widzicie, sama główka, końcówka tej części jest lekko zagięta, czyli zaczyna już tutaj gdzieś skręcać. I to jest oczywiście, ma swoje przyczyny, bo później będzie stacja Lazurowa C03 i ona tam będzie na zakręcie, w sensie stacja będzie prosta, ale to tunel będzie zakręcać. Coś takiego jak macie na stacji Młynów, czy bardziej na Płockiej, tam tory skręcają cały czas, więc tak to wygląda. I tutaj właśnie jest to lekko wykrzywione, coś podobnego chyba z tego co pamiętam gdzieś już mieliśmy, nie pamiętam tylko gdzie. No tak czy siak, to jest cały nasz kompleks, jak widzicie, jest tutaj dosyć dużo otworów technologicznych, mamy tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i jeszcze gdzieś na pewno jakieś pominąłem, więc jak chcecie możecie sobie policzyć. Co najciekawsze, na placu budowym, jak możecie myśleć, aktualnie panuje reżim sanitarny, ale rzeczy są jeszcze ważniejsze od tego, jeżeli chodzi na placu budowy, czyli tarcza TBM. I tutaj mamy trochę inną sytuację, ponieważ jak widzicie, w tym miejscu są przetrzymywane tubingi, czyli stąd są, to jest to, co idzie później na składanie tunelu przez tarczę TBM. I one są tutaj na naszym dźwigu, którego niestety nie widzicie. Chciałem wam pokazać to na mapie 3D, niestety nie widać tego żurawia, zbyt małe elementy, ale jak widzimy, pozostałe budynki ładnie tutaj się odzdawały w 3D. W sensie mapy 3D nie są najlepszymi jeszcze efektami, jakie tutaj mam zrobione, na przykład tutaj punkt informacji ładnie go
widać w tutaj wymiarze. Ale wracając do normalnej mapy, jaką tutaj mamy, to po pierwsze, co my tu widzimy? Tak jak mówiłem, tutaj są te właśnie tubinki spuszczane, ale dalej co tu się dzieje? Tarcza oczywiście dalej tam pracuje, do niej są dowożone te wszystkie części, tubingi i tak dalej. Urobek jest wywożony dokładnie tutaj. A nie, czekajcie, to się pomyliłem. Tu jest wywożony urobek, stąd jest tutaj wywożony, to nawet mam ładne tutaj ujęcie, które pokazuje, jak właśnie stąd jest ładowany na później ciężarówki i później tymi ciężarówkami jest w odpowiednie miejsca wywożony cały ten ziemia, to co w skrócie wywiedzie ci nasza tarcza w ziemi, jest później tutaj transferowane tunelem, natomiast tubingi są zdejmowane w tym miejscu, no to drobne miejsce. Po prostu tu są dwa żurawie, a ani jeden, ani drugi ładnie się tutaj nie zarysował, ponieważ podczas mojego nalotów, jak widać, się przemieszczały, no ale ja tutaj przecież nie będę mieć nic za złe. Jak widzimy, nasz plac budowy tutaj się rozszerza. Jest to spowodowane tym, iż tutaj jest po prostu coraz to więcej torów. Nie pamiętam, ile tutaj jest, będzie łącznie torów, ale chyba z tego co pamiętam, albo 4 plus 1, albo 6 plus 1. Nie wiem, nie pamiętam naprawdę. I jeden to będzie taki specjalny tor, ale o nim to jeszcze na pewno kiedyś powiemy specjalnie, może jak będą kiedyś zdjęcia jego czy coś. No tak czy siak, pozostałe miejsca to będą wyjścia ewakuacyjne z tej części technicznej dla osób, które tutaj pracują, pracowników metala i tak dalej. Więc w skrócie to będą takie wyjścia ewakuacyjne, czy na wyjście, żeby zanieczyścić trochę nasze środowisko i inne rzeczy, a tutaj jest już część przygotowana dokładnie w tym miejscu, będzie w przyszłości startować prawdopodobnie, w sensie będzie wyjmowana stąd tarcze, które przyjadą tutaj z stacji Karolin, czyli z STP Mory. Znaczy STP Karolin, no wiecie, tam są te różne nazwy. Póki co do danego odcinka na razie nic z tym więcej nie wiem. Także tutaj będzie w przyszłości też zamknięta ulica. No cóż. Natomiast co do tej części, no to jak widzimy, mamy tutaj to wszystko w budowie i jest ogólnie całkiem cacy. Jak wygląda poziom minus 1? Na poziomie minus 1 tutaj ogólnie prace idą całkiem nieźle, ale większość prac jest wstrzymanych, ponieważ na jednej części jest urobek, a na drugiej części są tubingi. W skrócie trudno pracować, jeżeli jest pierwszeństwo mimo wszystko dla pracy TB. Ale jakieś tam prace muralskie pewnie są w fazie tutaj już budowy i tak dalej. Ale jest to na pewno nie na aż tak zaawansowanym etapie, jak na miejscach po prostu, gdzie nie ma tarczy i jest to spokojnie może działać. W skrócie na jednym i drugim odcinku aktualnie na scenach zbyt dużo się nie może dziać, no bo jak mówiłem, TBM ma zawsze pierwszeństwo swoich wszystkich robót. Jak widzimy przy okazji tutaj na drodze mamy bus pasy i tylko jeden pas dla przeciętnego człowieka, no cóż, no niestety takie życie, i sygnalizację świetną dla osób, które wyjeżdżają z placu budowy, no i później oczywiście całe nasze rondo i takie cuda niewidy, jakie tutaj mamy. Także tak wygląda nasza część techniczna naszej tutaj stacji C06. Dalej jak sobie dojdziemy do ronda, to możemy zobaczyć pewien tutaj miejsce, to jest punkt informacji. Metra, jak coś, zapraszamy serdecznie, tam po więcej informacji niż ja wam powiedzą. Możecie napisać do nich maila lub zadzwonić, jak to woli. No i tak jak tu mówiłem, tu jest przystanek tramwajowy, a po środku to jest ciekawe. Całe rondo, tak jak mówiliśmy, będzie nie dłużej niż około rok. W sensie, tak około rok będzie, może miesiąc dłużej, może miesiąc krócej, nie pamiętam. I później wróci tu skrzyżowanie, bo już będą wszystkie wyjścia. Natomiast aktualnie w tym czasie będą tu budowane. Jak dobrze widać na zdjęciach z drona, no i na mapie, jest aktualnie robiony odlew i wszystkie wyjścia, do których jest tutaj przeznaczone. Cały projekt tej stacji metra jest przeznaczony na skrzyżowanie. Więc siłą rzeczy tutaj rondo po prostu nie może powstać. Ale co bardziej ważne, mamy tutaj właśnie multum wyjść i w te wszystkie wyjścia muszą być zrobione zanim tu wróci droga. Czemu? No bo nie można kopać pod drogą. W sensie można, ale to jest o wiele trudniejsze i niebezpieczniejsze. A bezpieczeństwo akurat przy budowie metr w tak silnie skomunikowanej części centrum właściwie Bemowa, no nie można byłoby czegoś takiego zrobić, więc dlatego tak to wygląda. Tak jak widzicie, tutaj jest jedna główna hala, w której będzie się rozchodzić na wszystkie pozostałe wyjścia. Przystanki tramwajowe, z tego co pamiętam, wszystkie będą miały swoje wyjścia, ale nie wszystkie będą miały chyba swoje windy. Nie, nie pamiętam, jakoś się tak bardzo jeszcze nie zagłębiałem, bo zanim będą wyjścia budowane, to wiecie, to jeszcze sobie trochę poczekamy.
Są dźwigi i póki co jest betonowana górna część stropu, a dolna część wyjść jest póki co na razie w trakcie jeszcze budowy. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o poziom minus 1 na środku ronda i to, czego większość z Was pewnie nie widzi. Przy okazji można zobaczyć dokładnie, jak wygląda ta nasza ukochana wysepka. Na niej kiedyś zrobimy sobie wywiad z Sykutem, bo to jest po prostu zbyt piękne miejsce, ona aż się prosi na coś takiego, bo tu jest jedna studzienka i po prostu nie mogli jej poprzesuwać. Swoją nogą całe rondo, jak może zauważyliście, jest niewypoziomowane, to znaczy w jednych miejscach się jedzie do góry, drugi do dołu, to jest dlatego, że to jest komunikacja tymczasowa, a nie komunikacja na stałe. Także tak to wygląda. Lidl jak działa, tak działał ze swoim wielkim, mniej lub małym parkingiem, ale to akurat na razie nas nie dotyczy. Ścieżki rowerowe w niektórych miejscach są zachowane, ale głównie to jest beton, po którym się wiadomo jak jeździ. Tory tramwajowe, tak jak mówiłem, są nowe, przekrzywione, tramwaje robią... I ogólnie wszyscy się cieszą, mieszkańcy. No ale tak zostało przyjęte to przez miasto, więc aktualnie nie ma już na to odwrotów. Co do naszego urzędu, do urzędu jest cały czas spokojny dostęp, jeżeli coś. Parking z tyłu działa jak działało pięknie, a z przodu jedno jest tylko tutaj trochę gorzej z wejściami od jednej ze strony, konkretnie od ulicy Gruczewskiej, no ale to jest po prostu plac budowy. Dochodzimy do już samej stacji, czyli do stacji C06. Tak wiem, dochodzimy, a tu już jest parę minut odcinka. Natomiast, co ważniejsze, mamy już powoli widoczne wyjścia, gdzie będą konkretnie. Tutaj na przykład konkretnie widzimy, chyba będzie klatka schodowa z wyjściem ze stacji, tak mi się by wydawało. I co ważniejsze, na drugim końcu mamy dokładnie tą samą sytuację. Tutaj będzie najprawdopodobniej wyjście, tu może będzie winda, tu będzie wyjście i tu będą schody. I teraz, to co mówiłem wcześniej, czemu będzie przekładana ulica Gruczewska? No to popatrzcie, jak popatrzycie sobie jak to wygląda, czegoś wam brakuje. No właśnie, są wyjścia po tej stronie ulicy Gruczewskiej, a po drugiej nie będzie? Będą wyjścia, tylko żeby je zrobić, no to nie mogą ich teraz zacząć budować na środku drogi. Dlatego cała ulica Gruczewska będzie niedługo, w sensie niedługo tam, jakoś w listopadzie w sumie, przesunięta na drugą stronę jezdni i dzięki temu właśnie to będzie całości budowane po drugiej stronie już wyjścia. A tutaj na razie nie jest im to potrzebne, niezbędne, więc to będzie zmienione. W przyszłości prawdopodobnie znowu zostanie jeszcze przełożona jezdnia, ale nie jestem przekonany na 100%, więc póki co nie będę wam dokładnie tutaj spoilerować czy mówić jak to będzie, bo jeżeli nie wiem, to nie chcę wam wprowadzać w błędy, tak? To nie jest odcinek na mody, że można sobie spiąć różne historie, co nam się wydarzy. Natomiast, jak wygląda praca na minus 1? Na minus 1 ogólnie prace muralskie, tutaj na tej części, no bo tutaj TBM-u nie ma. Natomiast na poziomie minus 2, gdzie jest faktycznie część stacyjna i tak dalej, to tam się zbytnio nic nie dzieje, bo tam jest zamieszanie, tak? Jeżdżą multikary, tutaj dowożą właśnie tubingi, czy też cały urobek jest wywożony na taśmociągach i to dosyć dużo utrudnia. Jedyne co można byłoby robić to na terenie, gdzie będzie w przyszłości peron, ale jest to mimo wszystko na tyle mało miejsca, że po prostu i można też poczekać, bo wiadomo, że cała budowa i tak będzie trwać swoje, więc na razie tam się zbytnio nie dzieje. A tak jak powiedziałem, na minus 1, czyli na hali odpraw, tam gdzie będzie się zjeżdżać, kasować bilety i tak dalej, póki co prace muralskie na jakimś tam już bardziej zaawansowanym etapie tutaj aktualnie idą i funkcjonują w skrócie. Dalej jak sobie przejdziemy od tego miejsca, no to mamy tutaj skrzyżowanie i to skrzyżowanie działa jakby działało tak mniej więcej normalnie z jakimiś tutaj ekstra przystankami na buspasach. Także tak wygląda stacja C06 i jeżeli nie macie żadnych konkretnych pytań, jeżeli macie to piszcie w komentarzach, to przechodzimy dalej do stacji, właściwie nie stacji, do wentylatorni szlakowej. Wentylatornia się nazywa V05, jak widzicie na załączonej mapie, jest ogólnie dosyć ładnie nam tutaj ulicę Gruczewską też przesunęła. I przy niej będzie chyba podobna sytuacja, że będzie przesuwana na drugą jezdnię, chociaż nie jestem przekonany, nie pamiętam na 100%, a nie chcę was prowadzić w błąd, ale chyba tutaj już było zrobione połączenie. Tak, tutaj już było zrobione połączenie. Tak czy siak, jak widzicie mamy ogólnie 3 otwory. I nasza ulica Gruczewska sobie pięknie robi drifta i później wraca na swoją normalną trasę. Ale, co ważniejsze, część z was na pewno zauważyła, że tutaj jest ogrodzone to wszystko i właściwie nikogo nie widać. Zaraz wytłumaczę czemu. Natomiast, co ważniejsze, mamy tutaj jeden otwór, który wygląda jakby tu była woda. Ale zdjęcia, te wszystkie moje z drona, są robione świeżo po tych wielkich opadach deszczu, więc tam może gdzieś w niektórych miejscach zalega się trochę większa kałuża i tak dalej. Więc no cóż, no,
wiecie, tak wielkim potopem nie zawsze łatwo jest walczyć, a wiemy, jak ostatnio padało. Natomiast po drugiej stronie mamy też drugą część wentylatora, nie? To będzie osobny tutaj wywierznik, on będzie jeden chyba tutaj po środku jezdni i drugi tu z boku, z tego co pamiętam, chociaż nie jestem 100% przekonany. Natomiast to ważniejsze, tutaj też właśnie jest taki odwiedec, ładnie to widać, tylko tutaj jest płot i tutaj się ogólnie nic nie dzieje. Czemu tu się nic nie dzieje? Wiesz, na poziomie minus 1 tutaj właściwie wszystko na razie czeka na budowę już na dolnych etapach, bo po tej prac murarskich jeszcze nie jest, nie są bardzo w stanie zacząć pracy. Natomiast czemu nic się nie dzieje na poziomie minus 2? Po pierwsze go nie ma, to jest chyba najważniejsze. Po drugie, dopóki TBM, czyli nasze taracze, nie skończą całkowicie pracy, gdyż tutaj jeżdżą multikary, tubingi i tak dalej, nie są w stanie się połączyć z tunelem, bo oni muszą się przekuć do niego i od góry się po prostu z nim połączyć. A wiecie, jeżeli coś jeździ w tunelu, to wiercenie się w tunel może być nie do końca bezpieczne, tak bym powiedział. Więc tak, to jest dosyć ważne. Swoją drogą, jeżeli jesteście ciekawi, ile taki multicar, który wozi tubingi, jeździ, to jego prędkość nie jest zawrotna, bo z tego co słyszałem, człowiek może go wyprzedzić, idąc trochę szybszym marszem. Także, no, ale wiemy, takie pojazdy muszą być, one mają tam specjalne, wyprofilowane koła, specjalnie właśnie dla tych tunelów. Natomiast, tak jak mówiłem, tutaj na razie na tej wentylatorni się dużo nie dzieje. No dobrze, że mamy mapę, to mniej więcej obrazuje, jak tu Gudrzewska przestawiona w bok. No i oczywiście tutaj później jest podział na bus drogę i na niebus drogę. I oto stacja C05, czyli stacja ukochana naszych obcokrajowców, udlechów. I ponieważ przed chwilą nagrałem tą już część, ale wyszła mi zbyt długa, to przejdźmy po kolei. Jak widzicie, tak wygląda całkowity plan tej stacji. I po kolei, czyli tak, ulica Gudrzewska, jak widzimy, jest podzielona na dwie części. Jedna jest tylko z wjazdem do Wola Parku, a druga jest tylko i wyłącznie dla naszych ukochanych autobusów. Do stacji za chwilę przejdę. Jeżeli się zastanawiacie, czemu tutaj jest zamknięty parking, to jest to po prostu miejsce techniczne dla nocowania, baraków i tak dalej, takich miejsc administracji, całej stacji tutaj podczas budowy, więc dlatego to tak wygląda. Jak jeżeli się pytacie, co ze ścieżkami rowerowymi, to jak widzicie, jest ona asfaltowa, aż zjeżdżamy na nasz ukochany beton, po czym jedziemy dalej asfaltem, zjeżdżamy na beton i wjeżdżamy na chodnik. Czyli w skrócie, misz masz, wszystko masz. Także tak to wygląda. I dalej stacja się już tutaj nie ciągnie, tak? Tam jest dalej komoda demontażowa już naszych ukochanych TBM-ów. Ale po kolei. Czyli najpierw jak widzimy, nasza stacja na tej części przynajmniej wygląda tak, jakby tutaj nie miało być wyjść. I już wam tłumaczę, o co tutaj chodzi. Ta stacja nie będzie dla przeciętnego człowieka. Tu będziecie mogli wszyscy wyjść, ale żeby wyjść na powierzchnię, wszyscy będziecie mogli wyjść z pociągu, ale żeby wyjść na powierzchnię, trzeba będzie opłacić specjalną kaucję tutaj, dzięki czemu będziecie mogli na przykład wyjść do Wola Parku, bo tylko takie będzie wyjście. Oczywiście sobie żartuję, tu będą później wyjścia, tylko na razie jeszcze nie są budowane na tym etapie budowy, więc no cóż. No ale zawsze musi być jakiś taki późniejszy tutaj etap. Czemu tutaj nie ma ich wyjść? Nie widzimy, ponieważ nasza ulica Gudrzewska, tak jak możecie domyślać, będzie przerzucona na drugą stronę. Kiedy? Jakoś w listopadzie, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale jakoś w listopadzie będzie na tym praca. Z tego co pamiętam. Dalej, jak możecie zobaczyć, właśnie tego jest są wyjścia. Tu są dźwigi i to jest główne miejsce, skąd są teraz podawane wszystkie rzeczy na poziom minus 1. Bo na minus 2 są tarcze TBM, czyli obydwie, taśmociągi i tak dalej. Jedna ma prace serwisowe, druga tam pracuje i wiecie, o co chodzi. Dlatego tutaj zbytnio się dużo nie dzieje, no bo jakby to powiedzieć, trudno. Trudno by było, aby tutaj się dużo działo, tak samo jak na stacji C04. Więc tutaj na dole się nic nie dzieje, na poziomie minus 1 ściśle prace muralskie i ogólnie to tam całkiem nieźle z tymi pracami muralskimi idzie. Tak bym to powiedział. No wiecie, taki wykończeniówka, taki to co się robi po wylaniu ścian szczelinowych i ogólnym kubatury stacji, teraz te wszystkie ścianki działowe dla pokojów tych różnych, dla usług i tak dalej. Jak widzicie, tutaj są wjazdy, jeden tutaj, drugi, no i głównie tutaj jeszcze też jest od tej drogi bocznej. Także tak wygląda ogólnie stacja C05. No tutaj jeszcze jedno wyjście, ale teraz jest nieczynne, bo jak możecie zauważyć, tutaj jest taki drobny uskok i jestem przekonany, że gdyby tutaj teraz wyjechał jakiś, to by tak mógł trochę leciutko spaść i to nie byłoby preferowane. Więc to może jest tylko wejście techniczne dla pieszych, bo tutaj jest jakieś przejście. No nie wiem, ja się nie będę wypowiadać, bo mnie tam nie było na tym placu budowy.
Jeżeli chcielibyście zobaczyć sami, jak to wygląda, to macie dwie opcje. Albo latacie do Namieka, albo próbujecie podejść pod płot, tylko tak, tu macie ulicę Guduszewską, więc nie zobaczycie. Tutaj, gdzie macie chodnik, to tutaj są części techniczne, to i tak nic nie zobaczycie. Tutaj, no musielibyście nagiąć przepisy, tutaj dojść tym chodniczkiem i faktycznie ładnie widać stację. Albo jak zwykły człowiek, pójść tutaj, gdzie ja teraz jestem, tu nawet nie widać, proszę bardzo. I sobie stąd patrzeć przez płot. Tu jest ładny punkt widokowy. Jak chcecie, to proszę bardzo, możecie sobie popatrzeć. Także tak wygląda CCC5 i dochodzimy do ostatniego obiektu na naszej trasie. To jest komoda demontażowa. Tam nasze obydwie tarcze będą rozkładane na części. Wiem, że to trochę brzmi tak trochę niehumanitarnie, ale tak to będzie wyglądać. Będą rozkładane na części i będą przewożone prawdopodobnie do tych magazynów, gdzie są później przetrzymywane, aż będzie budowa na Karolinie. Najprawdopodobniej. Także tak to wygląda i tam prace idą całkiem nieźle. Tak jak możecie myśleć, prace murarskie na poziomie minus 1, na minus 2 aktualnie jest oczekiwanie na tarczy, aż przyjdą. Więc tam też zbytnio ruchu nie ma, poza tym ruchem, który jedzie dookoła naszych autobusów itd. Tej stacji nie mam z ujęć drona, no bo po prostu baterii mi już nie wystarczyło, a nie jest to jakiś taki punkt, który jestem przekonany, że tam będziecie dużo siedzieć w ogóle. Także tak wygląda sytuacja, co do tego naszego tutaj wszystkiego właściwie. Czyli tak wygląda odcinek na Bemowie. Nieźle, powiem, idzie, chociaż głównie jest teraz wszystko stosowane do tarcz. I właśnie a propos tarcz, teraz wam powiem, jak wygląda z nimi sytuacja. Czyli jak wyglądała sytuacja w piątek. Wiem, że macie te piękne paski na stronie właśnie metra. Jeżeli nie wiecie, to tam możecie sobie popatrzeć. Zawsze mniejsza z tym, o tym mówimy. Ale jak wygląda dokładnie sytuacja, to już wam mówię. Czyli tak jak mówiłem, jedna tarcza, czyli TBM Krystyna, aktualnie przechodzi pracę serwisową na właśnie tej stacji C05 u Rudychów. Natomiast TBM Elżbieta, Elizabeth, ułożyła aktualnie 533 ringi. Aktualnie. Czyli tak mniej więcej na godzinę, na środek dnia w piątek. Natomiast aktualne jej tempo wtedy to było 20 metrów na dobę. Czyli ogólnie całkiem szybko, jak biorąc pod uwagę nasze tarcze, to jak jeszcze. Więc tak to ogólnie wygląda. I jest aktualnie pomiędzy stacjami C04 i C05, czyli pomiędzy Powstańców Śląskich i Urlechów. I pomiędzy tymi stacjami ułożyła już 440 ringów. Czyli ogólnie całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, że już teraz jest dla was, to pewnie będzie poniedziałek, to tak trzeba dodać do tego jeszcze z jakieś takie właśnie 50 metrów i mniej więcej wyjdzie, ile zrobiła teraz? Tak mi się wydaje. A teraz czas na ciekawostkę. Łączymy się z Sykutem. Budowa metra wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Mianowicie pojazdy wyjeżdżające z metra najczęściej mają ubrudzone koła bądź całe są ubrudzone, co powoduje, że droga jest po prostu brudna. I nasze auta również są brudne. Tutaj rozwiązanie jest naprawdę przyjemne, ponieważ co jakiś czas jeżdżą maszyny, które czyszczą drogę. To naprawdę się przydaje, gdyż cały brud z budowy nie przechodzi na nasze auta. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Także no, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Jeżeli macie jakieś pytania konkretne co do metra, to piszcie w komentarzach. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, kiedy będzie kolejna zapraszamy do metra, to mogę wam powiedzieć, że prawdopodobnie w tym tygodniu. Ale nie z tych serii, które już widzieliśmy. No dobra, jedną serię kiedyś już widzieliście, ale to nie było coś takiego. Zobaczycie, tak, po prostu zobaczycie, co to będzie. Natomiast brudno, prawdopodobnie będę nagrywać w tym lub w kolejnym tygodniu, bo zanim będzie lockdown, przydałoby się tam pojechać, co nie? Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!